Nauczanie domowe, 7 lutego. Ewangelia według świętego Marka. Rozdział 1, wersety od 29 do 39. Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł do niej i podniósł ją, ująwszy za rękę, tak iż gorączka ją opuściła. A ona im usługiwała. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim on jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. W tym fragmencie możemy zauważyć zestawienie dwóch modlitw i dwóch działań. Pierwsza modlitwa jest wspólną modlitwą synagogalną. Druga jest modlitwą osobistą Jezusa na pustyni. Pierwsza połączona jest z domem. Zaraz z synagogi Jezus przychodzi do domu Szymona i Andrzeja. Zaraz po modlitwie Jezus wychodzi, aby głosić dobrą nowinę sąsiednim miejscowościom, miastom i wioskom. I te dwa złożenia są bardzo ważne i tutaj wynika to z Ewangelii charakterystyczne. Przyjrzyjmy się. Pierwsze z nich, synagoga i dom, było złożeniem też czasowym, ponieważ w szabat Żydom nie wolno było przebywać w innych miejscach ze względu na drogę, ze względu na przemierzaną odległość. Chodziło o to, że można było wykonać tę podróż do synagogi i z powrotem do domu. Więc to były jedyne miejsca właściwie przebywania pobożnych Żydów w szabat. Złączenie więc było czasowo bardzo ścisłe. W tego dnia po prostu tylko w tych dwóch miejscach, w tych dwóch przestrzeniach rozgrywało się życie, ale to połączenie jest istotne, ponieważ pokazuje, że wspólna modlitwa musi mieć odniesienie do naszego domu, do naszej rodziny. Ta wspólnota, która jest wspólnotą liturgiczną, wspólnotą modlitwy, wspólnotą Kościoła, musi mieć odzwierciedlenie również w praktyce życia, w sposobie funkcjonowania, w myśleniu o naszej rodzinie. I widzimy, że to przełożenie istnieje w Ewangelii w tym wymiarze obecności Jezusa, zarówno w jednym, jak i w drugim miejscu. Jezus i w synagodze czyni rzeczy nowe, nadzwyczajne, i w domu zaraz mówią o problemie, o sytuacji, o trudności, o chorobie i Jezus ingeruje. Jezus interweniuje, przynosząc to, co jest temu domowi potrzebne. I widzimy, wraca porządek, wraca harmonia, wraca służba, wraca poczucie godności, wraca poczucie takiego spełnienia życiowego. Ja się czuję potrzebny, ja znam swoje miejsce, swoją rolę, cieszę się tym, kim jestem. Tak stało się w przypadku tej kobiety, która została uzdrowiona, której przywrócono to wszystko, dlatego że rodzina powiedziała o niej Jezusowi. Jezus, tak jak był obecny w synagodze, na wspólnej modlitwie, tak jak tam wyjaśniał Słowo Boże, tak jak tam ucieleśniał to Słowo, konkretnie działając, tak tutaj ucieleśnia tę jedność, tę miłość rodziny i czyni znak, czyni cud, takie uzdrowienie, jakie było tej rodzinie potrzebne. Potrzebujemy zatem mądrego złożenia w naszym świętowaniu naszej rodziny ze wspólną modlitwą i wspólnej modlitwy z naszą rodziną. To powinno jak najbardziej być zharmonizowane. I druga para to modlitwa osobista i głoszenie. Tylko takie założenie daje skuteczność zarówno jednemu, jak i drugiemu, ponieważ kiedy się modlimy,
na nowo Bóg nam pokazuje, kim jesteśmy, jakie jest nasze miejsce w świecie, jaka jest nasza rola, jakie jest nasze zadanie, potwierdza nas. Jezus za każdym razem, kiedy stajemy na modlitwie, daje nam to doświadczenie, tak, ty jesteś tu powołany, ty jesteś w odpowiednim miejscu. I zanosząc tę modlitwę, odkrywamy, że naszą misję mamy zrealizować właśnie poprzez nasze zaangażowanie w codzienność, poprzez nasze głoszenie. Czy to jest świadectwo takie ustne, głoszone, czy to jest świadectwo pokazywane swoim postępowaniem. Ma to być wszystko głoszeniem. Wiemy, że jednego i drugiego głoszenia nie może zabraknąć. Ale tutaj skupiamy się bardziej na tym złożeniu modlitwy, osobistej modlitwy z misją życiową, z głoszeniem. Bo jeżeli ty się modlisz, to Bóg ci będzie mówił, mów. Bóg cię będzie zachęcał, odzywaj się, głoś Ewangelię, bądź świadkiem Ewangelii. Nie tylko milczącym, nie tylko niemym, nie tylko chowającym się, nie tylko takim wstydzącym się obywatelem, który byle się nie wyróżniał i niczym nie zwraca uwagi. Nie, ja jestem gotowy głosić. Widzimy, Piotr odszukiwał Jezusa dlatego, że ta grupka chciała sobie zachować, zatrzymać Jezusa, bo jest nam tu dobrze. Jezus mówi, nie, nie, moja misja jest głoszeniem na zewnątrz, wyrażaniem, niesieniem dobrej nowiny. I rzeczywiście każda naprawdę głęboko przeżyta modlitwa nas do tego inspiruje, zachęca i wzmacnia. Nie pozostajemy w tym samym miejscu. My się rozwijamy, również w głoszeniu. I jeżeli głosimy, to tym bardziej będziemy potrzebować modlitwy. Tym bardziej potrzebować będziemy tego wsparcia Bożego, bo widzimy, jak jesteśmy słabi, jak niedoskonali, jak jeszcze nie potrafimy głosić tak, jakbyśmy chcieli. Dawać świadectwo tak skutecznie, żebyśmy się cieszyli Jego owocami. Bo owoc należy do Boga, więc trzeba wrócić do modlitwy. Trzeba osobistą modlitwę uczynić tym fundamentem mojego działania, mojego głoszenia, mojego wyjścia na zewnątrz. Dwie pary. Synagoga, kościół i dom, rodzina. Oraz modlitwa osobista i głoszenie. Spotkanie z Bogiem to moje wewnętrzne, głębokie, z moją misją życiową oznaczającą niesienie Ewangelii. Nie rozdzielaj tych dwóch par. Nie rozdzielaj tego, co jest złączone przez Boga. I niech tak zostanie. Niech ci w tym błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.